poselstwo króla polskiego do wielkiego mistrza. Witajcie, rycerze polscy. Poprowadźcie, bracie, szlachetnych panów polskich, niczego przed nimi nie ukrywając. Poselstwo króla polskiego do wielkiego mistrza! Raduje serce moje, prześwietni panowie, iż przy jednym stole siedzimy, jak przystało na dobrych chrześcijan. I nie pozwólmy, by żmudzinie cisnęli żagiew wojny między chrześcijanem, między zakon, a waszego króla. Są świadectwa przeraźliwych gwałtów, jakie czynią bracia zakonni na żmudzi. Jużem to w Krakowie mówił, cesarskie przywileje to nie gwałty. Przywilej głosi. Nadaje się zakonowi Najświętszej Marii Panny Litwę, Prusy, Ruś oraz wszystkie ingenero ziemie schizmatyków, do których mógłby dojść ze swoimi sztandarami. Hojny zaiste był ten cesarz, gdy szło o cudze. Niech wam Bóg odpuści kpiny. Cesarz na ziemi we władzy świeckiej zastępuje Boga. Jego troską rozszerzać obszary chrześcijaństwa. Modlimy się za duszę i spokój wiekuisty waszej królowej Jadwigi. Dopóki ona żyła, była między nami zgoda. Były uznawane prawa papieża i cesarzy, i ich wiernego sługi zakon. Módlmy się za pokój wiekuisty i doczesny dla wszystkich. Wiemy, że się do wojny z zakonem sposobicie. Wiemy, że król wasz zarządził wielkie polowanie, że mięso solone w beczkach ma być dla wojska przygotowane. Pytamy was wyraźnie, po czyjej stronie staniecie, gdy na Litwę ruszymy swoich praw bronić, gdy żmudź za bunty bezbożne ukarać będziemy zmuszeni. Nie żmudź, Litwa zakonowi zagraża, ale zakon żmudzi Litwie. Sprzymierzycie się z poganami? Paks między chrześcijany. Naszymi gośćmi jesteście. Mamy dobrą wolę waszych skarg wysłuchać i rozważyć je. I chcemy
podjąć was godnie. Pragniemy was podjąć jako sąsiadów i przyjaciół. A na wrogów mamy dwa wypróbowane sposoby. Wieża pełna złota tam na górze i stal, którą kują na dole. Patrzcie jaka! Naprawdę piękna stal. Pomoc krzywdy tą staną czynicie. Zakon jest pobożny i sprawiedliwy. Sprawiedliwy. Co spotkało Jurandówny i tego młodego rycerza? A gwałt na panu Delorsz. Czy i na to zakon ma jakieś sposoby? Idźcie, panie, do wielkiego mistrza i złóżcie mu swoją skargę. I wy, panie. Witam was, panie Delorsz. Jak się to stało, że widzimy was przy życiu? Doniósł nam przecież komtur ze Szczytna, iż napadnięto was w drodze do Krakowa i zabito. Napadli mnie bracia Rodger i Gottfried ze Szczytna za to, że chciałem ostrzec księcia Mazowieckiego i tego oto rycerza z Bogdańca o zamiarze porwania córki Juranda ze Spychowa. Bracia Rodger i Gottfried nie żyją. Jeżeli popełnili tę zbrodnię na gościu zakonu, niebo słusznie ich ukarało. Ale nie znalazła się panna ani jej ojciec, zbawieni podstępnie do Szczytna. Jurand ze Spychowa rozlał w Szczytnie krew rycerzy i musi ponieść zasłużoną karę. Rzucił się bezbronny na ludzi, którzy porwali mu córkę, tak jak przedtem uśmiercili żonę. Wasi ludzie zabrali mu wszystko, co miał najdroższego na ziemi. Różne i niedobre rzeczy dzieją się na granicach. I z jednej, i z drugiej strony pełno nieprawości. Nie mogę uwierzyć, że bracia ze Szczytna postąpili niezgodnie z powołaniem zakonników i honorem niemieckich rycerzy. Te sprawy trzeba dokładnie zbadać. A w zabór statków wiozących zboże dla Litwy też nie możecie uwierzyć, panie? Na tych statkach przewożono broń dla Witolda. Broń przeciwko zakonowi. Tam nie było żadnej broni. Była. Możecie ją zobaczyć. Broń do broni podobna. Zarzucacie nam nieprawdę? Wierzycie w to, co mówicie. Pomówimy o tym jutro. A co do tej dziewczyny, dam wam glejt do Szczytna jako też zakonnego urzędnika do kompanii. Dzięki wam, dostojny panie. Co pan, panie? Duszno mi. Duszno. Wyprowadźcie mnie stąd.